Witamy Państwa ponownie, przypominając, że w pierwszej części magazynu, przedstawionej przed godziną, prosiliśmy naszych widzów o pomoc w zatrzymaniu poszukiwanej przez sąd w Gdańsku 33-letniej Małgorzaty Białk, konkubiny czterokrotnego mordercy z Wybrzeża. Za chwilę przedstawimy drugą część naszej inscenizacji w tej sprawie. Jak zwykle na informacje od Państwa w łódzkim studiu czekają autor programu Michał Fajbusiewicz i policyjni specjaliści. Witam Państwa, dobry wieczór, witam ponownie. I tym, którzy nie oglądali pierwszej części naszego dzisiejszego programu, przypomnę w skrócie wydarzenia związane z działalnością potwora z Wybrzeża, czterokrotnego mordercy i poszukiwanej przez sąd w Gdańsku jego konkubiny Małgorzaty Białk. Jest rok 2003, Gdańsk. Tu przypadkowo spotykają się Małgorzata Białk i Marcin Z. Drobny złodziej, oszust, częsty bywalec z więziennych cel. Więzienie nie jest też obce Małgorzacie Białk. Znalazła się tam za niepłacenie alimentów na mające 10 i 11 lat córki. Małgorzata i Marcin wpadają sobie w oko. Razem rozpoczynają przestępczą działalność, głównie wyłudzając z hurtowni bądź sklepu najrozmaitsze artykuły. Małgorzata Białk zajmowała się przede wszystkim upłynnianiem trefnego towaru. Kiedy Marcin Z. w lipcu 2003 roku odwiedza matkę w Gdańsku, ktoś morduje jej sąsiada. Dwa miesiące później powiadomiono policję o kolejnym morderstwie w Gdańsku, morderstwie Alfredy Esz. Kobieta ta wynajmowała wcześniej mieszkanie znanym już Małgorzacie Białk i Marcinowi Z. Policja nie wiedziała jeszcze wtedy, że z oboma mordami ma związek ten ostatni. Dzień dobry pani, policja. Czy pani jest matką Małgorzaty Białk? Tak, a co się stało? Czy córka jest w domu? Nie, już od 3 lat jej nie widziałam. Czy możemy się rozejrzeć? Tak, oczywiście, bardzo proszę. Dziękuję. No, mówiłam jej, żeby płaciła te alimenty. Widziałam, że będą z tego jakieś kłopoty. Proszę bardzo, siadaj. Proszę pani, kiedy ostatni raz widziała pani córkę? No tak jak powiedziałam, jakieś 3 lata temu. A czy zna pani jej chłopaka? Wie pani, z kim się teraz spotyka? Nie, no w ogóle nie utrzymujemy kontaktów. Nie wiem, gdzie jest, nie wiem, z kim jest. Ale proszę powiedzieć, coś się stało? Chcielibyśmy tylko wyjaśnić pewne niejasności. A czy ma pani może zdjęcie córki? Tak, tak, już pan. Gdzie ona teraz może być? No ale co? Myślisz, że ona by mogła w tym wszystkim uczestniczyć? Wiesz, wydaje mi się, że powinniśmy dobrać się do niego przez nią. Stary wyga, kryminalista. A to, że brała w tym udział, tego jestem pewien. Tylko teraz musimy ustalić, kto był sprężyną. Czy ona, czy on. Już. O, proszę, jest. O. Halo, słucham. Proszę pana, ja zagłoszenie o pracę. Tak, słucham. Wie pan, w sumie to wszystko mi odpowiada. Daje pan pracę i mieszkanie, tak? Tak, jest tam taki mały pokoik. A pan ma wszystkie potrzebne uprawnienia na prowadzenie wozów ciężarowych? Tak, posiadam wszystkie kategorie. Czekam na pana i załatwimy potrzebne formalności. Wie pan, to ja się spakuję i będę za godzinę, odpowiada? Oczekuję. To dziękuję, do zobaczenia. Do widzenia. Który? No ale co który? No który nóż mam wybrać? Ten większy? Czy ten mniejszy? Marcin, daj spokój. Jestem kobietą. Chyba wystarczy, że pakuję ci torby, tak? A nóż to sobie wybierz sam. Bo ten większy może mi się złamać, a tym mniejszym mogę nie dać rady. No nie pytaj mnie o takie rzeczy. Sam zdecyduj. No dobra, dawaj tą torbę, biorę ten większy.
Co pan tu robi? Ja z ogłoszenia. Wyleciało mi z głowy. Wie pan, troszkę sprawa się komplikuje, bo wspólnik na mnie czeka. Godzinę, dwie, dobrze? Za dwie godziny. Dobrze, no to ja przyjdę za godzinę. Marcin wykonał telefon. Zawierzyliście go? No nie, no dzwonił za krótko, nie zdążyliśmy. To dupę zaraz. Spokojnie, spokojnie, dzwoni na stacjonarny. Mamy numer i adres abonenta. No to jedziemy. No dobrze, młodzież, idźcie zobaczyć, czy jest dobry. Tylko ostrożnie. Widziałeś wczoraj mecz? W wczorajszym meczu postanowiłem w ogóle nie włączać telewizora. Błagam, że musisz tego. Wzywaj posiłki, coś się dzieje. Trzeba wezwać techników. A po tej godzinie to ty czekałeś na niego pod blokiem i razem weszliście do mieszkania? Nie, po tej godzinie to on już był w domu, jak wróciłem. Ja byłem się przejść, żeby mnie za dużo ludzi nie widziało. Aha. Wiesz, puścił mnie do domu i pokazał mi ten niby mój pokój. Wiesz, całkiem nie wiem. A wiesz, potem się przebrałem w dresy, bo wiedziałem, że się pokrwawi. Przepraszam, że tak długo trwało, ale musiałem się rozpakować. Proszę, niech pan siada. No, dziękuję bardzo. Jak tam? Odpowiadają panu warunki? Pokój w porządku? No wie pan, jestem zaskoczony. Pokój jest bardzo ładny, przestrzenny. Nie spodziewałem się. I wie pan co, jeszcze chciałbym zerknąć, zobaczyć dokumenty pana, pełną dokumentację dotyczącą właśnie pana pracy. Papiery zostawiłem w pokoju, w torbie. No zaraz przyniosę. Próbowałem. Karta bezużyteczna, no. Nic nie mogę z niej wyciągnąć. Martin, co będzie jak nas złapią? Kochanie, nigdy nas nie złapią. Mamy trzy zabójstwa, tak? Pierwsze to jest sąsiad matki. Drugie, kobieta, której wynajmował pokój. Trzecie, facet z ogłoszenia. To niemal książkowy przykład. Za dużo tu przypadków. Jestem pewien, że ten facet musiał mieć coś wspólnego z tymi trzema zabójstwami. No, szefie, mamy ten adres. Chłopaki cały czas dyskretnie obserwują dom. Wiemy, że teraz oboje są w środku. Agata, wejdź do mnie. Tak, szefie? Przebierz się, jedziemy na akcję.
będziesz robiła za pracownicę administracji. Myślę, że to nie jest ten przewód. Ten jest od wtrysku. Bardzo możliwe. No. Kto dzwonił? A skąd ja mam wiedzieć? Idź zobacz, kto dzwonił. Słucham. Ja za administrację. W jakiej sprawie? Sąsiedzi mówią, że podobno tutaj gaz się ulatnia. U nas? Stój, policja! Szybko za nim, ja idę zobaczyć, co za gadę. Stój, policja, bo strzelam! Stój, policja! Spokojnie. Uspokój się. Ich obydwoje na dołek, a wracając wezwij techników, żeby sprawdzili mieszkanie. Ja nikogo nie zabiłem. Panowie, ja sobie ze mnie robicie? Znaczy ja ci zadałem takie pytanie? Kogo ty zabiłeś, to ja doskonale wiem. Zabiłeś sąsiada. Zabiłeś kobietę, u której wynajmowałeś mieszkanie. I zabiłeś mężczyznę, u którego miałeś pracować. Nas interesuje tylko, jaki jest twój w tym udział, a jaki jej. Jej w to nie mieszajcie. Pójdziesz siedzieć na 25 lat, rozumiesz? A może nawet do końca życia. Ale ja nic nie zrobiłam, słyszysz? Nic! Nic nie zrobiłam, nic! Co ty kurwa chcesz mi powiedzieć, że te trzy trupy to z nieba schrunęły, co? Napij się. Posłuchaj mnie. Słuchasz? Jeżeli nam nie powiesz, jaki był twój udział w tych zabójstwach, to będziesz sądzona tak jak Marcin. A wiesz, co to znaczy? Dożywocie, a w najlepszym wypadku 25 lat. Co dla ciebie oznacza, że przez 25 lat, albo do końca życia, będziesz bawić się tylko z kobietkami? No, ale ja nie miałam w tym żadnego udziału. Jeżeli ty nam pomożesz, to my ci też pomożemy. Było jeszcze czwarte zabójstwo, o którym wy nie wiecie. Jakie zabójstwo? Któregoś dnia ja słyszałam, jak Marcin dzwonił do jakiejś kobiety. No ale wtedy to ja jeszcze nie wiedziałam, że to chodziło o to, żeby on wyciągnął jej współlokatora z domu. On jej wtedy powiedział, że czeka na działce i przywiózł jakąś papę. No przywiozłem pani papę. A dzień dobry, witam pana, ale... Przepraszam bardzo, ale myśmy się na dzisiaj nie umawiali. No tak, ale chciałem ją dzisiaj zrzucić, bo przejeżdżałem. No wie pani, albo dzisiaj, albo będę w przyszłym tygodniu dopiero. Sekundkę, proszę zaczekać. Grzesiu! Tak, słucham. Słuchaj, przyjechał facet na działkę do nas z papą. Ja się z nim nie umawiałam, no ale trzeba po nią pojechać. Pojedziesz? No nie mam co teraz robić, no to wiesz, mogę podskoczyć w sumie. Proszę pana, dobrze, przyjedzie mój znajomy. Za jakieś pół godziny. No dobra, to ja czekam. Do widzenia. Kochanie? Hmm? A skąd masz pewność, że ona ma kasę? A widzisz, to jest jakaś znajoma mego kolegi, wiesz? I on mówił, że na pewno ma kasę. No wiesz, musiałem mieszkać z jakimś gościem, musiałem go wyciągnąć z domu. No wiesz, na działkę ma 30 km, to jest godzinka. Potem poczeka trochę na mnie. Jak za czym wróci, to jest druga godzinka. No także pobite mam 2 godzinki co najmniej w domu. Dobra, wstawaj, muszę się zbierać. Ale a co ja miałam zrobić? No przecież ja nie wiedziałam, że on będzie mordował, no. Jakbym się sprzeciwiła, to on by zabił mnie. To jak już ci się udało wywabić tego jej współlokatora z domu, to co potem zrobiłeś? Miałem pewność, że jest sama w domu. Pokaż mi klucze. Grzesiu, to jest od domu.
tak? To jest od furtki. I teraz tak, bardzo cię proszę. Schowaj tę papę pod wiatr. Dobrze? No, żeby jej zamokła, tak? Tak, tak, bardzo cię proszę. Dobrze, to jadę na razie. No cześć. Cześć. Pa. Poszedłem do niej, zadzwoniłem, otworzyła drzwi. Dzień dobry, proszę. Co? Witamy, kasę! Nie, no! Kasę! Kasę, gdzie masz? Tam, tam! Szybciej! Pod telewizorem w szufladzie! Nie ruszaj się! Zabiłeś 4 ludzi. Odebrałeś im życie. Dla tych paru łańcuszków? Dla tych kilku groszy? Dlaczego? Przez te piguły. Jakie piguły? Boli mi kręgosłup cały czas. Z tyłu bardzo i... Nie wiem, biorę te cholerne piguły i... Nie wiem, co się ze mną dzieje. No wpadam w jakiś amok i nie kontroluję tego, no. Nie wiem się. Gdyby to ode mnie zależało, to nie odpowiadałabyś z wolnej stopy. Ale ja nie mogę podważać decyzji sądu. Droga wolna. Do zobaczenia na rozprawie. Zanim sąd ustosunkuje się do wniosku obrony, zostaną odczytane fragmenty wyjaśnień złożone przez drugą oskarżoną w tej sprawie Małgorzatę Białk, nieobecną w dniu dzisiejszym na rozprawie. Czytamy pośród tych wyjaśnień między innymi. Przed wyjściem z domu Marcin miał wątpliwości, czy zabrać większy czy mniejszy nóż, albowiem obawiał się, że ostrze złamie się podczas ataku. Lub też ledwo co mogłam doprać spodnie, bo były bardzo poplamione krwią. Tak więc, jak w świetle tych przeczytanych przez sąd 3 fragmentów, a jest ich dużo, znacznie więcej, oskarżony może wycofywać swoje wcześniejsze wyjaśnienia i nie przyznać się do zarzucanych mu czynów. Wysoki sądzie, mój klient w dalszym ciągu twierdzi, że jest niewinny i chce złożyć nowe wyjaśnienia. W związku z tym, że druga oskarżona, pani Małgorzata Białk, jest nieobecna, nie wiem, może ma coś do ukrycia, widzę tylko jedną możliwość na dotarcie do prawdy, to znaczy przeprowadzenie konfrontacji pomiędzy moim klientem, oskarżoną Małgorzatą Białk, w obecności Wysokiego Sądu. W związku z zaistniałymi okolicznościami sąd odracza rozprawę do momentu doprowadzenia oskarżonej Małgorzaty Białk. Wydaje się, że gdyby niezbyt liberalne stanowisko sądu, to dziś nie posługiwalibyśmy Małgorzaty Białk. Jej konkubent stanął przed gdańskim sądem. Rozprawa się już toczy jakiś czas i nastąpił na pewien sposób pad, ponieważ oskarżony zmienił zeznania i twierdzi, że to, co mówiła jego konkubina wcześniej, kiedy jeszcze stawiała się przed sądem, jest wszystko nieprawdą i żąda konfrontacji, stąd też ta patowa sytuacja. Czy wy podejrzewacie, bo to dla was dodatkowa robota, gdzie ona się może ukrywać? W tej sprawie współpracujemy z policją w całym kraju. Skrupulatnie badamy każdą informację, każdy sygnał, który do nas trafia w tej sprawie.
Małgorzata Białk od kwietnia 1997 roku nie mieszka w Wejherowie. Od lat nie kontaktowała się ze swoją rodziną, z bliskimi, no, głównie z dziećmi, znajomymi. Tak jest. Większość zadań, które w tej sprawie prowadzi policja, dotyczy sfery operacyjnej, a zatem objętej tajemnicą służbową. Ale zapewniam, że dokładamy starań, aby jak najszybciej zatrzymać tę kobietę i doprowadzić przed oblicze sądu. Ona będzie odpowiadać może nie za zbrodnię, a raczej za jej skrywanie, bo ona nie uczestniczyła w żadnym z tych zabójstw, jednak miała wiedzę o niektórych, sprzedawała też pochodzące z zabójstw na tych miejscach skradzione przedmioty. Niemniej, jeśli się nie znajdzie, rzeczywiście sądowi w Gdańsku będzie trudno osądzić mordercę jednego, no, z większych w ostatnich kilku latach w Polsce. Jak sądzę, zatrzymanie tej kobiety rzuci nowe światło na postępowanie, które toczy się w tej sprawie i wyjaśni wiele nowych wątków. Jak zwykle wspólnie z policyjnymi specjalistami przygotowaliśmy symulacje komputerowe możliwości zmiany wyglądu ukrywającej się Małgorzaty Białk. Rzeczywiście na tych zdjęciach bardzo różne postaci, choć tyczące tej samej osoby. Teraz na prośbę prokuratury rejonowej z Wejherowa chcę powrócić do sprawy, którą prezentowaliśmy w 2003 roku. Wtedy to przedstawiałem Państwu sprawę zabójstwa w sylwestrową noc z 2002 na 2003 rok 90-letniej mieszkanki Rumi. Mimo upływu ponad 2 lat prokuraturze udało się znaleźć nowych świadków i stworzyć nowe portrety pamięciowe osób, które mogą mieć związek z tym zabójstwem. Przypomnijmy tę sprawę. Pod koniec 2002 roku, w krótkim okresie czasu, w niewielkiej Rumi koło Gdyni, dokonano 2 morderstw na starszych, samotnych osobach. Jednego w noc poprzedzającą Wigilię Bożego Narodzenia, drugiego najprawdopodobniej w Sylwestra. Przyjęto hipotezę, że tych zbrodni dokonali ci sami sprawcy. 3 stycznia 2003 roku na komendę policji w Rumi zadzwoniła kobieta, która niepokoiła się o swoją sąsiadkę, 90-letnią Annę Gałyś. Od kilku dni posesja pani Anny była nieodśnieżona, a przecież czyniła ona to codziennie. Szyby w oknach jej domu były też zamarznięte, a z komina nie leciał dym. Patrol policji potwierdził obawy sąsiadki. Pani Anna nie żyła. Nie zmarła jednak śmiercią naturalną. Została zamordowana. Leżała w kuchni z rękami związanymi lnianym sznurkiem. Przed śmiercią bito ją i kopano. Bezpośrednią przyczyną zgonu było uderzenie w głowę tępym narzędziem. Mieszkanie nosiło ślady plądrowania. Z policyjnych oględzin wynikało, że sprawców było 2. Weszli na teren posesji od tyłu, przecinając drucianą siatkę. Zapewne nocą, gdyż furtka była już zamknięta. Gawrysiowa zawsze zamykała furtkę na noc. Z całą pewnością mordercy nie zaskoczyli jej we śnie, o czym świadczy fakt, iż była jeszcze ubrana. Łup napastników był wyjątkowo marny. Staruszka miała co prawda 800 zł emerytury, jednak co najmniej połowę tych pieniędzy przepuszczała, grając nałogowo w totolotka. W domu nie było nawet telewizora. Jeszcze 31 grudnia, około 11 przed południem, żyła. Pani komisarz, udało się wam znaleźć nowych świadków mimo upływu czasu. Dzięki nim stworzono portrety pamięciowe 2 osób. Nie ma pewności, że to są zabójcy. Być może, że to są jakieś osoby, które w tym czasie były niedaleko tego domu. Niemniej są to nowe fakty w tej sprawie i stąd też ta prośba prokuratury rejonowej w Wejherowie, żeby do tej sprawy powrócić. Rzeczywiście, w tej sprawie pojawiły się nowe okoliczności. Ci mężczyźni byli widziani w bezpośredniej okolicy domu ofiary i w tym czasie, kiedy zbrodni dokonano. Mówimy o nocy sylwestrowej 2002-2003. Tak jest. Rumia.
Tak jest. Czekamy na każdą informację w tej sprawie. Każdy taki sygnał z pozoru dla osoby postronnej błahy i mało istotny dla nas może mieć wręcz kapitalne znaczenie w prowadzonym śledztwie i pomóc w zatrzymaniu zabójcy czy też zabójców tej bulwersującej zbrodni. Przypomnijmy telewizjom, że tydzień wcześniej, wtedy też prezentowaliśmy tę inscenizację w 2003 roku, zamordowano starszego mężczyznę. Wtedy te dwie sprawy łączyliśmy. Niemniej te portrety pamięciowe tyczą tej tylko sprawy. Tak. Tylko i wyłącznie zabójstwa staruszki. Rok temu prezentowałem Państwu tajemniczą historię zniknięcia mieszkanki Krakowa w 2003 roku. Wspólnie z policją przyjęliśmy wersję, że 27-letnia Marta Grela została niestety zamordowana. Po 3 latach sprawa się wyjaśniła. Przypomnijmy fragmenty naszej inscenizacji filmowej. Chociaż przez prawie 2 lata Marta Grela z Krakowa uchodziła za zaginioną, to policja i prokuratura w Bochni są przekonane, że kobieta nie żyje. Oficjalnie pani Marta mieszkała wraz z matką, siostrą i córką w Krakowie. Jednak od czasu do czasu znikała z oczu rodziny na tydzień lub dwa w desperackich próbach ułożenia sobie życia u boku kolejnych partnerów. Trzeba przyznać, że nie miała szczęścia. Jej ostatni wybranek trudnił się zbieraniem w Bochni złomu. Życie z nim nie było sielanko. Mężczyzna nadużywał alkoholu, awanturował się i bił. Co kilka dni pani Marta wyjeżdżała do Krakowa, do matki i córki. Zawsze jednak wracała. Dzień 20 października 2003 roku nie różnił się od wielu innych. Marta piła wraz ze swoim mężczyzną i jego znajomym w pobliżu sklepu spożywczego, niedaleko miejsca, gdzie mieszkali. W pewnym momencie wstała, mówiąc, że musi jechać do Krakowa, do matki, po czym odeszła w kierunku przystanku, skąd odjeżdżają busy. Do Krakowa jednak nie dotarła. 2 tygodnie później jej chłopak zgłosił policji zaginięcie Marty. Matka też jej szukała po swojemu, rozlepiając plakaty, gdzie się dało. Dziś już wiemy, że wspólnie z małopolską policją myliliśmy się. Marty Greli nikt nie zamordował, chociaż zginęła w tragicznych okolicznościach. Powiedzmy, dlaczego aż 3 lata wyjaśniano tę zagadkę, ponieważ nie wiąże to się wcale ze znalezieniem w ostatnim okresie czasu zwłok Marty Greli. Przede wszystkim należy zauważyć, że kobieta została potrącona przez samochód na Śląsku. Leżała w szpitalu przez kilka miesięcy w śpiączce. W tym czasie brano pod uwagę, że może być to zaginiona Marta Grela. Okazywano matce rzeczy należące do tej kobiety, jak również tą kobietę w szpitalu. Matka nie rozpoznała córki, nie rozpoznała również rzeczy należących do niej. Wydaje się to wręcz niemożliwe. Być może zadziałał tu mechanizm, że człowiek nie chce tych najbardziej tragicznych dla siebie informacji przyjmować do wiadomości. Po jakimś czasie prokurator, sądząc, że może być to jednak zaginiona kobieta, zadecydował o przeprowadzeniu badań DNA. One niewątpliwie potwierdziły, że kobietą, która została potrącona przez samochód i zmarła w szpitalu, była zaginiona Marta. Była ofiarą wypadku drogowego, ale czy wyjaśniliście, dlaczego skoro ona jechała z Bochni do Krakowa, wypadek zdarzył się na Śląsku? Ktoś ją wywiózł, ona tam z własnej woli się znalazła, czy tego nie udało się ustalić? Nie było tutaj żadnych podejrzeń, aby kobieta znalazła się na Śląsku w wyniku jakiegokolwiek przestępstwa. Prawdopodobnie po jakichś problemach rodzinnych, awanturze w domu, wyszła ze swojego miejsca zamieszkania, pojechała na Śląsk, być może do jakichś znajomych, być może do kogoś z rodziny i tam doszło do tragicznego wypadku. Za tydzień będę Państwa między innymi prosił o pomoc w niezwykłej sprawie zabójstwa kobiety w Krakowie, której personaliów nie udało się ustalić do tej pory, nie mówiąc już o sprawcach zbrodni. Czekam na Państwa w czwartek wieczorem w Dwójce.
No to dupa. Trzeba wezwać techników. A po tej godzinie to ty czekałeś na niego pod blokiem i razem weszliście do mieszkania? Nie, po tej godzinie to on już był w domu, jak wróciłem. Ja byłem się przejść, żeby mnie za dużo ludzi widziało. Aha. Wiesz, puścił mnie do domu i pokazał mi ten niby mój pokój. Wiesz, całkiem nie wiem. A wiesz, potem się przebrałem w dresy, bo wiedziałem, że się okrwawi. Przepraszam, że tak długo trwało, ale musiałem się rozpakować. Proszę, niech pan siada. A, dziękuję bardzo. Jak tam? Odpowiadają panu warunki? Pokój w porządku? No wie pan, jestem zaskoczony. Pokój jest bardzo ładny, przestrzenny. Nie spodziewałem się. I wie pan co, jeszcze chciałbym zerknąć, zobaczyć dokumenty pana, pełną dokumentację dotyczącą właśnie pana pracy. Papiery zostawiłem w pokoju, w torbie. No zaraz przyniosę. Najrozmaitsze artykuły. Małgorzata Biał zajmowała się przede wszystkim upłynnianiem trefnego towaru. Kiedy Marcin Z. w lipcu 2003 roku odwiedza matkę w Gdańsku, ktoś morduje jej sąsiada. Dwa miesiące później powiadomiono policję o kolejnym morderstwie w Gdańsku. Morderstwie Alfredy Esz. Kobieta ta wynajmowała wcześniej mieszkanie w znanym już Małgorzacie Białk i Marcinowi Z. Policja nie wiedziała jeszcze wtedy, że z oboma mordami ma związek ten ostatni. Dzień dobry pani, policja. Czy pani jest matką Małgorzaty Białk? Tak, a co się stało? Czy córka jest w domu? Nie, już od 3 lat jej nie widziałam. Czy możemy się rozejrzeć? Tak, oczywiście, bardzo proszę. Dziękuję. No, mówiłam jej, żeby płaciła te alimenty. Widziałam, że będą z tego jakieś kłopoty. Proszę bardzo, siadajmy. Proszę pani, kiedy ostatni raz widziała pani córkę? No to jak powiedziałam, jakieś 3 lata temu. A czy zna pani jej chłopaka? Wie pani, z kim się teraz spotyka? Nie, no w ogóle nie utrzymujemy kontaktów. Nie wiem, gdzie jest, nie wiem, z kim jest. Ale proszę powiedzieć, coś się stało? Chcielibyśmy tylko wyjaśnić pewne niejasności. A czy ma pani może zdjęcie córki? Tak, tak, już pan. Gdzie ona teraz może być? No ale co? Myślisz, że ona by mogła w tym wszystkim uczestniczyć? Wiesz, wydaje mi się, że powinniśmy dobrać się do niego przez nią. Stary wyga, kryminalista. Co pan robi? Ja z ogłoszenia. Wyleciało mi z głowy. Wie pan, troszkę sprawa się komplikuje, bo wspólnik na mnie czeka. Godzinę, dwie, dobrze? Za 2 godziny. Dobrze, no to ja przyjdę za godzinę. Marcin wykonał telefon. Zamierzyliście go? No nie, no dzwonił za krótko, nie zdążyliśmy. To dupę zabrać. Spokojnie, spokojnie, dzwoni na stacjonarny. Mamy numer i adres abonenta. No to jedziemy. No dobrze, młodzież. Idźcie zobaczyć, czy jest w domu. Tylko ostrożnie. Widziałeś wczoraj mecz? W wczorajszym meczu postanowiłem w ogóle nie włączać telewizora. Błagam, że muszę. Thank you.
Wzywaj posiłki, coś się dzieje. A to, że brała w tym udział, tego jestem pewien. Tylko teraz musimy ustalić, kto był sprężyną. Czy ona, czy on. Już. O, proszę, jest. No. Halo, słucham. Proszę pana, ja zagłoszenie o pracę. Tak, słucham. Wie pan, w sumie mi to wszystko mi odpowiada. Daje pan pracę i mieszkanie, tak? Tak, jest tam taki mały pokoik. A pan ma wszystkie potrzebne uprawnienia na prowadzenie wozów ciężarowych? Tak, posiadam wszystkie kategorie. Czekam na pana i załatwimy potrzebne formalności. Wie pan, to ja się spakuję i będę za godzinę, odpowiada? Oczekuję. To dziękuję, do zobaczenia. Do widzenia. Który? No ale co który? No który nóż mam wybrać? Ten większy? Czy ten mniejszy? Marcin, daj spokój. Jestem kobietą. Chyba wystarczy, że pakuję ci torby, tak? A nóż to sobie wybierz sam. Bo ten większy może mi się złamać, a tym mniejszym mogę nie dać rady. No nie pytaj mnie o takie rzeczy. Sam zdecyduj. No dobra, dawaj tą torbę, biorę ten większy. Witamy Państwa ponownie, przypominając, że w pierwszej części magazynu, przedstawionej przed godziną, prosiliśmy naszych widzów o pomoc w zatrzymaniu poszukiwanej przez sąd w Gdańsku 33-letniej Małgorzaty Białk, konkubiny czterokrotnego mordercy z Wybrzeża. Za chwilę przedstawimy drugą część naszej inscenizacji w tej sprawie. Jak zwykle na informacje od Państwa w łódzkim studiu czekają autor programu Michał Fajbusiewicz i policyjni specjaliści. Witam Państwa, dobry wieczór, witam ponownie. I tym, którzy nie oglądali pierwszej części naszego dzisiejszego programu, przypomnę w skrócie wydarzenia związane z działalnością potwora z Wybrzeża, czterokrotnego mordercy i poszukiwanej przez sąd w Gdańsku jego konkubiny Małgorzaty Białk. Jest rok 2003, Gdańsk. Tu przypadkowo spotykają się Małgorzata Białk i Marcin Z. Drobny złodziej, oszust, częsty bywalec z więziennych cel. Więzienie nie jest też obce Małgorzacie Białk. Znalazła się tam za niepłacenie alimentów na mające 10 i 11 lat córki. Małgorzata i Marcin wpadają sobie w oko. Razem rozpoczynają przestępczą działalność, głównie wyłudzając z hurtowni bądź sklepów.